Bo często właśnie robi się coś takiego, że rysuje się i maluje się, a mówię, a bardzo ważne to jest na tym etapie takim początkowym, to co się wie, a nie to co się widzi, nie? Sekcji plastycznej zwerbowała mnie pani instruktor Bogusia Śmielewska. Razem chodziłyśmy na gimnastykę i mówiła, że prowadzi zajęcia w sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A mówię, to przyjdę zobaczyć. Przyszłam na emeryturę. Na emeryturę chciałam wypełnić czas trochę, bo jednak non-stop praca. I człowiek potem zostaje, że nie ma co z tym czasem zrobić. Bardzo mnie to podniosło na duchu, że jednak coś potrafię i może spróbuję i zostałam i jestem już teraz, zaczynam trzeci rok. Staram się, satysfakcja jest, bo znajomi jak przychodzą mówią, że ładnie maluję i podoba im się. Ale ja teraz, ten pierwszy obraz, to mi się wydawało, że naprawdę ładny. A następne teraz to już widzę, że dużo pracy i jeszcze pracy. I jeszcze mi się tam coś nie podoba, jeszcze bym chciała poprawić. I stale krytycznie na to patrzę. Nie? Najpiękniejszy to był dla mnie ten pierwszy obraz. A następne też są ładne, ale już jak dla mnie to jeszcze bym... Chciałam więcej, ale nie wiem, czy brak mi cierpliwości, czy talentu. Przyszłyśmy tutaj do tej sekcji, jak powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. To już teraz 8 rok. I to w czasie znalazł, jak poszłyśmy na emeryturę. No, tak nie było czasu, praca, dzieci. No to jest taka dobre zajęcie, bo się zajmuje czas, spotyka się w gronie takich serdecznych koleżanek. Stałyśmy się takimi przyjaciółkami, teraz już, nie, bo już tyle lat, no to mamy takie przyjaźnie, spotkania najpierw. No i tak, ja tak nigdy nie uważałam, że cośkolwiek namaluję, ale tak po tragedii, jakie mnie stało, po śmierci męża, po przyprowadzeniu się tutaj rodzina, to się to stało w miesiąc. No i w tej chwili tak, jak coś chcę umalować, no, to mi wyjdzie. Jestem drugi rok, dowiedziałam się, wiedziałam, bo już w uniwersytecie jestem znacznie dłużej, bo od początku tylko nie uczestniczyłam na te zajęcia, ale bardzo przychylne były opinie o tej grupie, która powstała i ja uznałam, że ponieważ jestem chłonna poznawać nowych ludzi, czegoś się nowego uczyć, no więc w związku z tym pomyślałam, że dlaczego nie mam spróbować tym, że zawsze lubiłam malarstwo, lubiłam chodzić po galeriach, po muzeach. No więc zwróciłam się do naszej Bogusi, naszej szefowej, tutaj instruktorki czy profesorki wręcz, czy mogę przyjść. No i tak się znalazłam w tej grupie, z czego jestem bardzo zadowolona, bo są naprawdę bardzo miłe koleżanki, dużo się uczę.
nie tylko malarstwa, bo no, uczę się nawet takiej pokory, bo jestem taka dosyć energiczna, impulsywna, a tu niestety muszę się tego uczyć, że no, nie można tak wszystko brać na żywioł, że trzeba słuchać rad innych, z czego jestem bardzo zadowolona. Ta barwa, która jest obok, jakoś wpływa na drugą, nie? No. Także tutaj to jest też pozytywne, że tu sobie stworzyłaś niejako, miałaś go, taką kompozycję ułożoną, a ty stworzyłaś coś zupełnie innego. A tu zobacz, co szukasz? Takie już w sekcji plastycznej praktycznie chyba od samego początku, dosyć długo już chyba jakieś, nie wiem, 7, może trochę więcej lat, moje początki to były bardzo śmieszne, w malowania, a teraz to w miarę upływu czasu chyba jakieś tam praktyki, może nawet rutyny się nabywa. Uczestniczyłam w kilku już wystawach, ale to zbiorowych całej sekcji. Uczestniczyłam też w plenerach. No i co mi daje to moje malowanie, trudno nazwać malowaniem, to jest raczej takie pacianie, jak ja to nazywam. Daje mi dużo satysfakcji. A jaki jest efekt końcowy, nigdy nie wiem. I teraz to, co tutaj też paciam, to też nie wiem, jaki to będzie efekt końcowy. Najpierw kobieta była, ale co ona tak sama będzie stała, no to trzeba ją gdzieś tam umieścić, nie? Sobie wymyśliłam kompozycję, tak jakby trochę było mojego, trochę tego Pan Boga. Taką wymyśliłam, że to ona idzie rano i tutaj będzie jeszcze taka kapliczka przydrożna, a czy krzyżyk i takie coś w ten deseń. I ona po prostu sobie idzie tak pomodlić się, nie? Tak mi się umyślało. Jestem tutaj w grupie od początku, jak tylko założyli uniwersytet, jak powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, powstała grupa plastyczna. Cieszę się, że mogę brać udział w tych sesjach malarskich, dlatego że mi to muszę się zmusić do pracy, do, jakby to powiedzieć, mimo że nieraz się źle czuję, to jednak wiem, że muszę jeszcze ten obraz wykończyć, bo trzeba oddać, muszę iść na malowanie. No i to mnie tak mobilizuje do tego, nie? Bo ja już trochę jestem tak średnio zaawansowana wiekowo. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Pracuję od 4 lat. Zaproponowano 4 lata temu zaproponowano mi właśnie poprowadzenie sekcji plastycznej. I od tego czasu spotykam się tutaj z paniami. Z wielkim zadowoleniem obserwuję, jak pięknie się rozwijają. Dlatego te prace, które powstawały na początku, które niekiedy zawierały jakieś tam błędy, jakieś niedociągnięcia, one mają pozostawać, żeby można było obserwować tą drogę, ten rozwój, jak po kolei, krok po kroku dochodzi się do pewnych rzeczy, ma się też większą świadomość. Sama też maluję, bardzo dużo maluję na szkle. To jest moja pasja, to jest moje taki mój świat. Uczestników jest w tej chwili, bo 2 osoby doszły, jest nas 9 osób. Z Bogusią się poznałam już troszeczkę wcześniej, nie wiedziałam, że ona maluje. No i zobaczyłam kiedyś jej obrazy i obrazy tutaj pań. No i mnie to tak zafascynowało, że chciałam spróbować jeszcze swoich sił właśnie w rysunku, malarstwie. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, czy nie, bo ostatni raz pędzel czy tam ołówek to miałam w szkole podstawowej. Przeszedłem w ubiegłym roku na emeryturę. Szukałem jakichś zajęć, trochę tam w domu zajmowałem się rzeźbą. Słyszałem, że tutaj coś takiego i... No i spróbuję. Na tym etapie, jak wy jesteście na tym początkowym etapie, to musicie się nauczyć obserwować i przyglądać. I starajcie się rysować to, co widzicie.